autobus jeździ od 1 grudnia. Przez cały ten okres wydaliśmy 6,5 tysiąca posiłków każdej nocy. I każdy może z tych posiłków skorzystać. Każdy może przyjść, wypić herbatę, dostać ciepłą odzież, zjeść coś gorącego. Również może się zabrać do nas, jeżeli to jest osoba, która nie ma gdzie spać, jest bezdomna, może zabrać się z nim do naszej placówki na Nowych Sadach, gdzie mamy przygotowane miejsce noclegowe. Zima to tak naprawdę bardzo trudny i ciężki okres dla osób bezdomnych i potrzebujących. Stąd też Straż Miejska wprowadzi wzmożone kontrole właśnie miejsc, gdzie te osoby się gromadzą. Są to głównie pustostany, ale też pergole, piwnice i też rozległe tereny. I tu wspomagamy się grupą ratownictwa specjalistycznego, która na swym wyposażeniu posiada psy, niezwykle pomagające nam właśnie w dotarciu do osób bezdomnych, które skrywają się przed chłodem, mrozem, pod różnego rodzaju kocami, pudłami. Nie są one widoczne dla strażnika.